Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj będzie o bezpieczeństwie, bowiem gościem naszym jest Roman Maciaszek, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie, panie prezesie. Cóż, lato mamy upalne, więc myślę, że nie próżnujecie. Ale nie słychać, nie było słychać do tej pory odpukać o żadnych śmiertelnych wypadkach na naszym terenie, ale pewnie jakieś interwencje były. Tak, już od 4 lat, kiedy szczególnie Jezioro Byszyckie jest uruchomione turystycznie, nie odnotowujemy wypadków śmiertelnych na jeziorze i na naszych akwenach wodnych w sezonie letnim. Interwencje są, ale to się zdarzają takie, że jesteśmy wzywani, bo się kajak na jeziorze wywrócił. Ewentualnie komuś trzeba udzielić pomocy medycznej, bo ukąszenia szczególnie dzieci przez pszczoły, ktoś się skaleczył, do takich zdarzeń jesteśmy wzywani. I też takie sprawy też możecie załatwić. Pierwsza pomoc również leży w waszej gestii. Tak, pierwsza pomoc też leży w naszej gestii, tam gdzie jest służba ratownicza, gdzie my jesteśmy. Są ratownicy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, mają odpowiedni profesjonalny sprzęt, także jak coś turyści czy mieszkańcy Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego potrzebują nad wodą, coś się stanie, proszę się od razu udać do takiego punktu medycznego, do ratowników. Mm-hmm. I wszystko załatwicie, macie tutaj wiedzę już na ten temat opanowaną. Tak, ratownicy są przeszkoleni. Mm-hmm. Ale a czy wyciągaliście kogoś z wody, kto się topił? Nie, w tym sezonie jeszcze nie, bo to ratownictwo wodne to jest taka specyfika ratownictwa. No, ratuje się bezpośrednio, jak kogoś się zobaczy w wodzie, jeśli do niego trzeba skoczyć i go uratować. Mm-hmm. Jak na razie takich przypadków nie było. Zwracaliśmy uwagę, wypływaliśmy do osób, które pod wpływem alkoholu gdzieś tam za daleko wypływały. Zwracaliśmy uwagę, spływały do brzegu, także bezpośrednio ratownik nie musiał tej pomocy, tych swoich umiejętności wykazywać w wodzie ratowniczej. Żeby kogoś holować do brzegu. Panie prezesie, które akweny tutaj w pobliżu Wałbrzycha są pod waszym nadzorem? Gdzie można was zastać? Gdzie jest po prostu najbezpieczniej? W powiecie wałbrzyskim najbezpieczniej jest zawsze tam, gdzie jest ta służba ratownicza. I zaczynając od pływalni odkrytej w Głuszyce, poprzez Jezioro Byszyckie, są dwa miejsca wyznaczone do kąpieli. To jest plaża przy ulicy Wodnej 4, to jest plaża miejska. Jest dawny wodnik, dawny wodniak. Nie wodniak, to jest plaża Słoneczna. Aha, Słoneczna to jest ta gminna. Ta gminna, a po drugiej stronie w kompleksie hotelowym Maria. I to jest ten dawny wodniak. Dawny wodniak, też jest miejsce wykorzystywane do kąpieli i też tam jest miejsce wyznaczone, też jest tam służba ratownicza. Plus do tego jeszcze w Starych Bogaczewicach jest też zalew i tam też jest służba ratownicza i tam też są ratownicy. Zaznaczam, że na jeziorze i na Starych Bogaczewicach ta służba jest tylko w weekendy, piątek, sobota, niedziela. Tam, gdzie jest najwięcej, wtedy ten natłok tych ludzi, gdzie jest weekend, ludzie wyjeżdżają wypocząć nad tą wodą, skorzystać z tych uroków właśnie tych kąpieli wodnych. Panie prezesie, no i cóż, my musimy ponownie przypomnieć o takich elementarnych, absolutnie podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kąpiel w różnych jeziorach, w tych miejscach, gdzie po prostu chcemy popływać, ochłodzić się. Kiedy jesteśmy przygotowani, żeby wejść do wody i będzie bezpiecznie, a kiedy absolutnie należy z tego zrezygnować? No to jest apel, jak co roku apelujemy do wszystkich. Alkohol. Alkohol i woda to są dwie rzeczy, które się wykluczają. Wykluczają się. Proszę Państwa, jeżeli idziemy nad wodę spożywając ten alkohol, nie wchodźmy do wody. No właśnie, po prostu chcemy się schłodzić, weźmy wiaderko wody, nabierzmy sobie, schłódźmy się, ewentualnie pod natrys weźmy. Inaczej organizm reaguje po spożyciu alkoholu w wodzie, a inaczej przed spożyciem alkoholu w wodzie. Bo zdaje się, że no znikają te podstawowe takie bariery. Tak, my to w naturze mamy. Nie boimy się my wtedy. W naturze mamy jako Słowianie, że po wypiciu każdego drinka więcej, każdego piwa więcej, znikają te bariery ostrożności. I jak przepływamy na przykład normalnie w stanie trzeźwym 50 metrów, to po spożyciu trochę alkoholu już stwierdzamy, że przepłyniemy kilometr. I później wychodzimy do wody i jest problem z wróceniem do brzegu, wzywa się tą służbę ratowniczą. A poza tym chyba też organizm inaczej reaguje. Całkiem inaczej organizm reaguje. Takie medyczne po prostu. Medyczne wskazanie. Jeżeli ktoś nie wie, że jest po spożyciu alkoholu, w domu nawet, to niech se wejdzie, po wypiciu wejdzie pod zimny natrysk. Nie ciepły, tylko pod zimny. I zobaczy, jak się zachowa organizm. Tak samo organizm się zachowuje, podobnie organizm się zachowuje w wodzie. Bo to jest duża różnica temperatur i
No i tutaj to są sprawy medyczne. Tutaj nie można z tym szaleć. Są przykłady w Polsce, mamy, że są wypadki. Tego się nie przeskoczy. Nie przeskoczy się. Lepiej alkohol i woda z daleka. Tak. Właśnie różne badania statystyczne też wykazują to. Alkohol plus brawura. Tak, bo to są podstawowe zasady, podstawowe powody wypadków. W 90% wypadki śmiertelne, które się zdarzyły, utopienia w Polsce do tej pory, to jest alkohol. Reszta to jest nieszczęśliwy wypadek, ewentualnie niewiedza, brawura osób lub przecenianie własnych umiejętności, wina rodziców też, jak to dotyczy dzieci, bo tu rodzice też trochę mają na swoich grzeszków w stosunku do dzieci, że oni nie dbają. I to jest te 10%. Reszta to jest po prostu alkohol i ta woda. A panie prezesie, kiedy najlepiej właśnie, a propos dzieci, kiedy najlepiej zacząć uczyć dziecko pływać? Jak to wygląda? Kiedy ma takie najlepsze predyspozycje? Powiem tak, że tutaj nie ma wieku określającego granicy dolnej. Mhm. Już są szkółki w Wałbrzychu na przykład, gdzie już można niemowlaków uczyć pływać, oswaja z wodą. Człowiek się rodzi w wodzie. No tak, pływa w ogóle tak. Pływa przez 9 miesięcy. Pływa w wodzie. I to jest taka anatomia ludzka, że później tutaj ten noworodek jest przyzwyczajony do tej wody. I od małości już dziecko można przyzwyczajać i uczyć wodzie. Tutaj nie ma jakiegoś okresu, że musi mieć 2 lata, 3 lata. Od małości. Kwestia jest później, kiedy dziecko może się uczyć pływać, w tym momencie, kiedy z dzieckiem już mamy kontakt, że ono już rozumie, to my do niego mówimy, pokazujemy jakieś elementy, czynności ruchowe, on to wykona, naśladuje nas, ale to też trudno powiedzieć, czy to jest 2 lata, 3 lata, 4, 5, w zależności to jest od dziecka. Ale oczywiście, nawet jeśli dziecko umie pływać, nadzór jest niezbędny. Nadzór jest Bo być może dziecko nie zawsze sobie zdaje sprawę. Nadzór zawsze nad dzieckiem jest niezbędny, z tego względu, że dziecko może się zachłysnąć, inaczej reaguje w wodzie. Zdarza się, że naprawdę wytrawni pływacy płyną i złapie ich skurcz. Oni wiedzą, jak się z tym poradzić i jak się zachować w wodzie, a dziecko nie wie i wpada w panikę. No i wtedy ten rodzic, który go obserwuje nad tą wodą, no wejdzie do tej wody po pas, weźmie to dziecko, wyciągnie, zobaczy, co się stało z tym dzieckiem i udzieli mu tej pomocy, czy rozmasuje to tym dzieciak. Jest ten ratownik, podejdzie do ratownika, spyta się, co w takim wypadku można zrobić. Właśnie, panie prezesie, a są też przypadki, że tonących ratują ludzie z brzegu. No bo to jest odruch, prawda? Są ludzie, którzy nie potrafią obojętnie patrzeć, jak ktoś się topi. A jeżeli samemu się umie pływać, to jest taki odruch, żeby wejść i pomóc. Jakie zachowanie jest optymalne? No bo pomóc trzeba, powiem, prawda? Powiem tak. Jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby uratować? Wykonać telefon i wezwać służby. Jednak służby wezwać. Później, jeżeli to jest blisko brzegu, jest osoba, która po prostu poprowadzi inne osoby, że zrobi się łańcuszek ludzki z osób i ktoś wejdzie do wody, łapie się za ręce. Czyli nie samemu, nie solo. Możemy ręczniki powiązać, koce, komuś rzucić to. Jak jest to daleko od brzegu, naprawdę, tu już trzeba mieć odpowiednie umiejętności skoczyć do tej wody. Są przypadki, gdzie osoba się topiła i osoby po stronę skoczyły do wody ją ratować. Ta, co się topiła, służba przyjechała, ratowała, a te, które chciały nieść pomoc, niestety straciły życie. Czemu tak się dzieje? Czy ta osoba tonąca jakoś tak się zachowuje? Tak, osoba tonąca. W pewnej fazie tonięcia ta osoba jest bardzo agresywna i traktuje pływaka czy ratownika, który do niej podpływa, jako po prostu, jak my tak zawsze mówimy na kurczę, jako kłodę drzewa. Ona ją łapie obojętnie gdzie i jak i wciska pod wodę, żeby samemu nabrać powietrza. I do tego jest odpowiednie szkole, odpowiednie techniki podejścia, złapania takiej osoby agresywnej w wodzie już tonącej i scholowania do brzegu. Osoba, która takiej szkole nie ma, nie przeszła i nie ma umiejętności pływania, niestety Czyli chodzi o to podejście do osoby tonącej. Podejście do osoby tonącej i odpowiednie podjęcie z tej wody. Tu trzeba mieć naprawdę wysokie umiejętności pływackie i odpowiednie przeszkolenie. A panowie, jak wygląda takie szkolenie ratownika? Czy to jest permanentne i na przykład co roku jest powtarzane? Czy zdobywa się pewne umiejętności i one już są? Ale oczywiście myślę, że ćwiczenia też panowie tak, znaczy się, robicie jakieś. W ratownictwie wodnym na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że kończy się szkolenie specjalistyczne, otrzymuje się tytuł ratownika wodnego i ten tytuł, ten uprawnienia są do końca życia. Nie ma jakichś po 2-3 latach jakiejś weryfikacji tych umiejętności. To już w zależności jest od jednostek, które takie uprawnienia wydają swoim ratownikom i którzy ratownicy pracują w tej jednostce. U nas
my swoich ratowników szkolimy cyklicznie cały czas. Czy to na Jeziorze Bystrzyckim, czy to wyjeżdżamy na rzeki górskie, bo nas też rzeki występują, niesienie pomocy przy jakichś powodziach, podtopieniach. Cały czas cyklicznie tych ratowników szkolimy i nasi ratownicy się szkolą. Także tutaj za ratowników, którzy pracują na naszych obiektach, w naszym terenie, patrolują nasi ratownicy, za nich mogę gwarantować, że mają odpowiednią umiejętność. Odpowiednio są szkoleni, i przygotowani i w sprzęt, i w umiejętność. A jak duża grupa, jak dużą grupę ludzi ma Pan do dyspozycji w razie czego? Jak to wygląda? I ile osób dyżuruje na przykład nad Jeziorem Bystrzyckim w weekend? Powiem tak, w sezonie już wiosenno, od wiosny do jesieni są pełnione stałe dyżury. To jest trzech ratowników, to jest trzyosobowy zespół, który pełni dyżur 24 na godzinę. Na Jeziorze Bystrzyckim pełnimy od piątku do soboty dyżury 24-godzinne. I tam jest cały czas służba ratownicza. Ratownicy nocują na bazie naszej ratownictwa wodnego, mają odpowiedni do dyspozycji sprzęt, z tego względu, że to jest największe jezioro, największy zbiornik w naszym powiecie. No i tam niestety, ale też się odbywają różne imprezy przy jeziorze, ludzie też wieczorem korzystają z jeziora. Jesteśmy tam, żeby nieść tą pomoc, że w razie czego dostajemy sygnał, jesteśmy na miejscu od razu. Czyli od poniedziałku po prostu... do czwartku jesteśmy w Wałbrzychu, ta grupa stacjonuje i jak na zgłoszenie wyjeżdża ta grupa z Wałbrzycha. Jest jakiś numer ratunkowy, na który można zadzwonić i wiadomo, że to wy się zgłosicie? Czy można go może w internecie tak, znaleźć? Tak, jest na naszej stronie internetowej numer komórkowy, jest to numer z plusa, można sobie go zapisać. Jeżeli się zadzwoni na ten numer, dyspozytor odbiera, jest bezpośredni numer do nas. Jesteśmy też tym numerem połączeni z różnymi służbami, tak jak policja, straż pożarna. Ludzie znają podstawowe telefony, pogotowie, policja, straż pożarna, przede wszystkim tam ale dzwonią. I 112 też. I 112 ten numer. Z tych numerów jesteśmy, jeżeli to się stało nad wodą, zostaniemy powiadomieni i my też na zdarzenie przyjedziemy. Panie prezesie, są też takie sytuacje latem, że ludzie wyjeżdżają sobie nad jakieś tam jeziorka, takie powiedzmy już niezbyt uczęszczane, nie w te turystyczne miejsca, gdzie no jest jakieś łagodne zejście do wody, można sobie popływać, wejść do tej wody. Oczywiście ratowników nie ma, bo jest to miejsce powiedzmy jakieś gdzieś tam oddalone od szlaków turystycznych. Co w takim wypadku Pan radzi? Czy korzystać z tej wody, czy lepiej się powstrzymać, bo no tak nie znamy do końca tego jeziorka, no ale kusi, pięknie położone wśród pól i lasów. Natura ludzka jest taka, że niestety jeszcze w sezonie letnim, jak mamy takie temperatury, jak dzisiaj występują, to niestety wejdziemy do tej wody. Ale tak jak myślę, wchodzimy, to zachowajmy parę zasad. Jeżeli idziemy na takie mało uczęszczane miejsca, zostawmy wiadomość, gdzie my idziemy. Osobom, które zostają gdzieś w domu, w ośrodku, w czasowym, gdziekolwiek, no tak, numer telefonu. Rzecz. Podstawowa wiadomość, mamy telefony komórkowe, możemy się skontaktować naprawdę. Że jak coś się stanie, ta osoba nie wróci, żeby te służby wiedziały, gdzie pojechać. Idzie nas szukać. Druga rzecz, jesteśmy już nad tą wodą, no to nie skakujmy od razu. Wejdźmy do tej wody, spokojnie sobie przejdźmy, zobaczmy, co jest na dnie. Żeby tego czy szoku jakiś... termicznego. To już nawet nie chodzi o szok, tylko o bezpieczeństwo. Ja na razie mówię o bezpieczeństwie, żeby nam się coś nie stało. Ludzie wszystko do wody wyrzucają. I po prostu, że tam stwierdzi, że nie ma jakichś elementów stałych. Jakiejś starej lodówki. Lodówki, czy żebyśmy się nie skarżyli, sprawdzić to miejsce, w którym będziemy się kąpać i korzystać z tej uroku wody. No i później przejście i taki apel, żeby nie wypływać gdzieś na środek jeziora. Nie sprawdza się, że przepłyniemy przez to jezioro na drugi brzeg. Takie rzeczy sprawdzajmy. Nie ryzykować, naprawdę. Znów ta brawura. Nie, znów ta brawura. Naprawdę. Nie, jak płyniemy, wystarczy na 1,20 m, 1,50 m pod nami i sobie spokojnie popływamy, nie musimy mieć 10 metrów. To czyli wzdłuż brzegu. Wzdłuż brzegu, tak, spokojnie, żeśmy ten brzeg mieli w zasięgu wzroku, jak to mówić kolokwialnie, w zasięgu ręki. Odwrócimy się parę ruchów rękoma, nogami, jesteśmy na brzegu, możemy stanąć na dnie. Nawet jak jakiś skurcz czy inne tak, zakuśnięcie, osłabnięcie, zawsze możemy do tego brzegu szybko spłynąć. Jasne. Mam nadzieję, że nasi widzowie posłuchają Pana rad. Naszym gościem był dzisiaj Roman Maciaszek, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Oczywiście życzymy pięknego wypoczynku, ale warto posłuchać rad Pana Romana, a Panu bardzo za rozmowę dziękuję. Ja dziękuję i życzę rozsądku.